Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, Tight Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Najsilniejsi arcymistrzowie Europy, świata, Hikaru Nakamura na czele, moi drodzy. Pierwszy numer startowy, niezły wyjadacz, ale jest ten też Jan Niepomniaszczy. Na trzecim miejscu na liście startowej Mamed Diarov. No, czołówka światowa się pojawiła, myślę, że Peter Sfidler gdzieś tam się znajduje. No i za kilkanaście sekund zaczynamy. Tak, prawie 1000 zł jest na licytacji, zgadza się. Można też licytować, jeszcze jest kilka dni na to. Zapraszam serdecznie. Grałem Pirca prawie całe życie. Tak, grałem Pirca, ale przerzuciłem się na Sycyl. Pirc jest niezwykle trudny. Dobra, nie, za chwilę przeczytam wasze komentarze, moi drodzy, i jedziemy. Pierwsza runda. Dobra, mamy D4, tutaj nic się nie zacina, jest chyba wszystko w porządku. D5, ok. No dobra, C6. C6, taki ruch jest, tak sobie zagramy. Ja tutaj wariantu dokładnie nie znam, będę grał intuicyjnie, ale wiem, że po goniec B4 gra się goniec D2, tutaj bije się na D4, bicie, i tu się zastanowię, czy zasłonić się gońcem, czy skoczkiem na E2. Chyba gońcem mi się zawsze podobało, tutaj zawsze jakieś tam fajne doświadczenia miałem z tego posunięcia. Jak hetman bije na G2, to goniec F3, następnie tutaj tak. Dobra, i teraz tak, aha, tutaj się hetman uplasował. Chcę dać jakiegoś szacha, no to zagrajmy sobie tak. Tu będziemy planować wieża G1. C5 może być. Mam tu dwa piony mniej, otwarta linia. Jakieś opcje matowe się na pewno pojawiają, typu hetman D6, tam jakiś hetman F8. Dobra, myślę, że wieża G1 się przyda zawsze. Ten ruch się przyda. Moi drodzy, zagram chyba... Tu mi się chce zagrać. Tu mi się chce zagrać. C5, taki ruch widzę. To wtedy zagramy tak. E5. Długa. Zaraz. Ja zapomniałem, że tu goniec mi wisi. Wprawdzie tutaj... Zaraz, on mi może zbić gońca. Tu nie ma mata. O rety. To podstawiłem. Wprawdzie mam jeszcze tam bicie na G7 jakieś takie... Spróbował G8 i tutaj mat. Dobra, nie zbił gońca, więc się przestraszył. Tu mi teraz zbić nie może, bo jest na E7 mat, ale się porobiło. Skoczek F5 jest bardzo nieprzyjemny. Zrobimy długą. No nieźle tutaj się zaczyna, dobra. Ciekawe. Może hetman D2. Może hetman D2 sobie zagram. Zagrajmy hetman D2. I goniec C3. A ciekawy wariant w ogóle powstał. Trochę dałem czarnemu się rozwinąć skoczkami. Czarne są oczywiście w niedorozwoju figurowym. No właśnie, tutaj wisi. Kolejny pion się szykuje do zbicia. Niestety tak. Tutaj. No dobra. Skoczek tu, no tam mata nie ma, najgorsze, że nie mogę dać mata na D8. Skoczek C4, hetman C2. Kolejne piony idą do wora. Okej, no ale rozwój za to jest fantastyczny, tylko kwestia, czy uda się ten rozwój zakończyć. No zobaczymy. Na szczęście on jeszcze roszady nie może zrobić, to jest ważna informacja. No i kwestia... Jak to wykorzystać? Grozi wzięcie skoczka. No B5 miracz. A B5 nie może, bo jest tutaj goniec. A to wygląda dobrze. To wygląda dosyć ciekawie. No jednak jak się oddaje piony, złapie się inicjatywę. To, słuchajcie, wolę grać to białymi. No strzelam, ale wolę grać to białymi niż czarnymi. Czarnymi ciężej jest wykonywać dobre ruchy w tej pozycji. Przede wszystkim. A dlaczego tu mam 2539, jak było 2500? Nie kumam tego czeskoma. Dobra, mamy czas na łyk herbatki. Tu się na D5 będzie ładował. Może tutaj uderzyć, ale to wtedy ten goniec tu... A, to może być ciekawe.
Wiecie co? Chyba tak, chyba jest tu strzał. No nie byłbym sobą, jakby czegoś nie poświęcił. Znowu. Bo jak biję, ja biję, on gra na przykład gońcem, ja słuchajcie, biję, on skoczkiem, ja tam biję. Jak to wygląda z figurami? Troszkę odzyskuję pionków ewentualnie. A jak skoczek tutaj, to wtedy też biję tutaj wieżą. A nie, mogę zbić po prostu tu wieżę. To jeszcze lepiej wygląda. To teraz jest jakość przewagi. No to już jest fajnie. To już jest bardzo dobrze. Tu jeszcze goniec podwisa. Okej. Wydaje mi się, że grzecznie sobie królem zejdziemy. Żeby nie było jakichś niespodzianek. No tak, tu czarny musi mieć gorszą pozycję. Znaczy ma na pewno. Dobra, tu chcę wymieniać. Tu hetmany wiszą. Zawsze mogę tu hetmanem odejść. Co ja mogę jeszcze więcej zrobić? Jakieś czary mary się uda? Nie, no dobra. Nie kombinujmy, zagrajmy normalnie. Bronimy skoczka. Jest jakość więcej, więc nie ma co już na siłę szukać zwycięstwa. Trzeba tutaj po prostu partię dokończyć. Tutaj sobie zagramy. Chyba nic nie grozi. Bronimy na B2. Nie pozwalamy królowi zrobić roszady. To jest istotna też informacja. Okej. To chyba tak, po prostu. No już przeciwnik musi się tutaj pogubić. Dobra. A, zaszalejmy. Jak zbiję, to tutaj mam zawsze widły. Okej. Figurka więcej. Powiedzmy tak, spokojnie. Coś tu skoczek chce, nie? Dobijemy pionki. A mogę oddać nawet tutaj tego skoczka. Dobra. Dobra. No myślę, że partia dosyć gładka i przyjemna. Jest punkcik, jest dobrze. Już nadrabiam z czatem, moi drodzy. Jak się gra szachami kamiennymi, Tomasz, piszesz. Nowa myszka jest przerzucona z laptopa. Dzięki, Andrzeju, za punkty. Cześć, Hasar. Nigdy nie miałem okazji takimi ciężkimi. Wiecie co? Fajnie się gra kamiennymi, tylko że ona jest bardziej ozdobna, aczkolwiek praktycznie też można ją wykorzystywać do gry w szachy, jak najbardziej. Właśnie kiedyś wygrałem tę szachownicę. Fajna rzecz, naprawdę. Ktoś się, znaczy firma się postarała, kamieniarska, żeby wyprodukować te szachy. Piękne, piękne są. Tomasz Rutkowski. Dostałem takie szachy od ekipy, jak odchodziłem w poprzedniej firmie. Dźwiganie ciężarów przy okazji grania w szachy. No jasne. CM to taki kandydat na mistrza, tak, taki międzynarodowy, powiedzmy. Przepraszam najmocniej. Święcę jak Van Forest z Dudą. No Van Forest bardzo mnie zaskoczył. Piękne szachy rozgrywał na tym turnieju. No w ogóle był uskrzydlony. Fantastyczne zawody zagrał. No to wszyscy o tym wiemy. Kto się interesuje oczywiście szachami, w Tata Steel wygrał turniej w Holandii. Witam. Nadzieje polskich szachów? Bardzo mi miło, ale to już nie jest nadzieja polskich szachów. Może nadzieja trenerska jakiś tam, ale nie zawodnicza, ale dzięki, miło, Zbigniew. Zbigniew Owsiak, pozdrawiamy Zbigniewa Owsiaka. Hej, Naworesko. O, piszesz, Piotruś, że mam więcej strzałek zrobić niż Nakamura i dostanę donata. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w kolejnej rundzie. Słyszałem, że dzisiaj wygrywam ten turniej. O, to też słyszałem, ale nie wiem, czy nie kłamią. Dzięki serdeczne. A, stracony ranking czasem oddają, ok. Mamy go już, tak. A tutaj piszecie podczas partii, dobra. Cześć, Stefanello. No, poświęcenie wyszło fajne, prawda? Fifku, też mi się podobało. Ciekawa partia, dzięki, czarodziej z Kętrzyna. Nie, znaczy ja pochodzę z Kętrzyna, ale nie mieszkam w Kętrzynie już od wielu lat. Słuchajcie, mieszkam w Olsztynie. Dzisiaj komplet, no zobaczymy. Dubow się włączył, ja jestem starszy od Dubowa, to Dubowi się włączył szach, chciałeś powiedzieć.
Witam Cię, Mateuszu. Dzięki. The Kick Olzyniak. O kurczę, blade. Grał w tym turnieju kiedyś nasz Duda bądź Carson. Duda grał. Carson chyba nie grał. Nie wiem, szczerze mówiąc. Możliwe. Na tej kamiennej. Nie, na szachownicy kamiennej nie ma oznaczeń. Ale to dobrze, bo na oznaczeniach. Znaczy, jak są szachownice bez oznaczeń, to znaczy, że jest profesjonalna. Na tej szachownicy, na przykład, na której grali w Holandii, no to nie było oznaczeń. I tak głównie jest, że tych oznaczeń nie ma. Trzeba znać pola na pamięć, ale myślę, że prawdziwy szachista to ma w małym paluszku. Oficjalne wymiary. Ona nie jest taka duża. Nie mierzyłem jej, szczerze mówiąc, ale też nie jest mikroskopijna, taka, bym powiedział, między małą a dużą. No, da się pograć, no, w każdym razie, wszystko widać. Musiałbym zmierzyć, ale nie chce mi się, powiem szczerze. No, jak będzie trzeba, no to zmierzę, no. Jak zdecydujesz się na licytację, to zmierzę. Dzięki, Zbigniew. No, jakiś GM teraz będzie pewnie, tak, możliwe. No nie wiadomo, czy będą mistrzostwa Polski juniorów. Tak, zgadza się. Do 14 lutego jesteśmy zamrożeni póki co. Czy spotkamy jakieś cudowne dziecko o niezwykłym talencie podczas swojej kariery, powiedzmy? No tak, spotkałem, moi drodzy. Ten zawodnik nazywa się Jan Krzysztof Duda. Pamiętam, jak był malutki, znaczy malutki, no nie był malutki, no miał jakieś 13 lat, no był mały, no to już był zauważalny. Znaczy ja go przynajmniej zauważyłem, że świetnie sobie radzi w szachach, bo zaczął grać kołówki na IEMA, na GMA, więc nawet w Ostródzie wystąpił w jednym z turniejów, także w którym ja też grałem w innej grupie. A z zagranicznych osób grałem na przykład z arcymistrzem 13-letnim z Indii. Oj, zastrzelcie mnie, musiałbym sobie nazwisko przypomnieć. Znany, z Gukeszem, o, z Gukeszem grałem. No to mnie ograł, ale bardzo pozycyjnie, tak spokojnie, nie rzucał się chłopak. Może się bał mojej postury wtedy, nie wiem, ale ograł mnie, ograł. Ja teraz, a dobra, już czytam dalej. O, cześć Dunik, witam cię serdecznie. No tak. Dubowowi się szachuś włączył. Nie, Dubow ma sztab ludzi, słuchajcie, analityków tam, którzy pracują nad jego szachami, powiedzmy. Witam cię, X Mateusz. Kocichowski, cześć, powodzenia, dzięki. Janek Duda, IEM w wieku 13 lat. Oj, trzeba by sprawdzić, jakoś tak 13-14. Szybko arcymistrzem został, możliwe, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Czy był jakiś szachista, na którym się wzorowałeś w dzieciństwie? No, myślę, że większość szalało za Garym Kasparowem, ale lubiłem grę Ananda, Kramnika, ojej, wielu, no przede wszystkim Fischera, lubiłem partię Fischera. No ale też był i Rubinstein, ale tak, żeby jednoznacznie wykazać, czy ktoś był faworytem i moim takim... O, słuchajcie, przerywam gadanie, mamy tutaj arcymistrza, jestem ciekawy tylko kto to. Rosyjski arcymistrz Aleksiej Pidorosini? Jak dobrze przeczytałem? Nie, niedobrze. Nie znam. Nieistotne. Gramy. E4, C5, moi drodzy. Skoczek C3, skoczek C6. Zamknięty Sycyl będzie. Nie będzie zamknięty. Ojej, no właśnie ten wariant. Mnie trochę denerwuje. Tak, zagrajmy. No, spokojnie. Może tak. Okej. Okay. Zagramy E5 i H6. Tak, żeby goniec na G5 nie ruszył. Tu się skoczek chce przedrzeć. No ma prawo, tak? O D5 będzie niezła walka. No musimy wyprowadzić figury. Zrobić roszadę. No jest to nieco nowa pozycja dla mnie. No właśnie. Dobra. Tym czy tym bijemy. No wiecie co? Chyba muszę zbić. Chyba zbiję. Po prostu to zbiję. Z
sobie zdaję sprawę, że ta pozycja jest lepsza dla białych pozycyjnie. No trzeba znać tutaj jednak niuanse. Spróbujemy tak z wymianą hetmanów. Ciekawe jak on zbije, czy pionkiem nie jest dobre bicie. Może być pionkiem, chociaż z drugiej strony on nie będzie wymieniał hetmanów. H5, ustawmy pionki na białych polach. Żeby mnie totalnie nie zarżnął. Wiecie, to arcymistrz musi tu się głowić, nie? No dobra, wybiję tego hetmana teraz wieżą. Wybiję oczywiście tak i tak. F6, król i tutaj podejdę. Taki chyba on miał plan. Jakoś spróbujemy tu gońca wymienić. A, to nie wygląda zbyt bezpiecznie. Muszę tak, bo B5 będzie bardzo nieprzyjemne. No tak, stoję w zasadzie w miejscu. Jakieś F5, coś próbować trzeba. Na to się muszę szykować. Pytanie, czy zostawić to może? Nie, słaby pionek będzie tutaj, zbijmy. Ok. I wieża A1, no właśnie. B6 może spróbować. Chyba muszę tak zagrać. Nie podoba mi się ten ruch, ale chyba muszę. Pasywna obrona niestety nie jest fajna. Tak, powiedzmy. Może tak? Pytanie, czy on się tutaj przedrze gdzieś, tak? Cóż ja mogę? No stać w miejscu. Próbuję stać w miejscu. On gdzieś tam będzie chciał mnie oszukać na pewno. Może w ogóle tak zagrać. Spróbuję się zablokować, żeby nie dać mu jakiejś tam kontry. Nie wiem, czy to będzie takie łatwe. No właśnie. Spróbuję tutaj wymienić. O, i królem przejdę tu, na D7. Wybił. Nie mogę puścić tutaj wieży. Przejdę królem. Może remisik jakiś? A może nie? Tu będzie mnie atakował. No dobra, wypuszczę go, ale tu gońcem wszystko kontroluję. Cukcwang mi stawia. Muszę szybciej grać, żeby tutaj
Babolca nie popełnić. I co teraz? Czy on jest w stanie jakiś przełom zrobić? Gońcem zawsze na D8 bronię tu. Na razie muszę pilnować tu. No teraz tu bronimy. I w ogóle tutaj stanę gońcem. I wydaje mi się, że będę mógł próbować ja wygrywać. Tędy przejdę wieżą. A nie, nie mogę, bo muszę tu pilnować. Na B6. Jak przejdę tu i tu, słuchajcie, postraszę gościa. Postraszę gościa. Ale żebym też nie przesadził, bo wydaje mi się, że remis mam tu w kieszeni, ale... A, jednak zagrał, jednak zagrał. No tak, muszę grać w ten sposób. Tutaj. Nie wiem, tak. W sumie jak grać? A, sprytnie. No chce wygrywać ze mną gość. Ewidentnie. Co teraz? Teraz to ja wygrywam. O rety, chyba przesadziłem. Uff, tak? Przesadziłem. A, tak? Tu i tu. O, mam go. Ha, tak, muszę. O rety, jak się bronić? Dobra. Czasu mało. Kurczę, już ja tego nie przegrał. Dobra. Remis uratowany. Partia była wygrana. Kurczę, ale było. Ale się działo, naprawdę. 114 ruchów. No ale koniec końców trzeba być zadowolonym. Bo tam w debiucie musiałem się bronić cały czas, tak podsumowując. Ale dobrze. Dobrze wyszło. Ajajajajajajaj. Jest ok. Działo się. Słuchajcie. Nie zdążę wszystkich wiadomości przeczytać. Sorry. Ale witam wszystkich serdecznie. No tak, Raven, szkoda, ale wiesz co, no trzeba się cieszyć, bo mimo wszystko gorzej debiut pograłem i tam w defensywie byłem i przeciwnik zaryzykował, tak? No tam ta wieżówka była wygrana oczywiście, ale remisik, no dobra, nie ma co. Jest, według mnie jest dobrze. Według mnie jest dobrze, słuchajcie. Dobra. No a jak ja się zgrzałem z tych emocji. Jedziemy dalej. Mistrz międzynarodowy. O, Polak! Polak, gramy z Polakiem.
Szymon Gomularz. Pozdrawiamy Szymona Gomularza. No, to będzie jeszcze cięższa rozgrywka chyba niż z arcymistrzem. Okej, jedziemy. A3. A3 grają. Tak się gra. Okej. Z tego, co się orientuję, to jest cały czas teoria. Tutaj przeciwnik ma ochotę. Zagrajmy tak. No H3 to jest dobre posunięcie. Zagrajmy również H6. Ustawmy gońca tutaj. Jakiś tam strzał się pewnie szykuje. Pytanie, czy można? Może i można. H6. No jak mnie zbije? Co wtedy? Wieża E8 zawsze goniec zagra tutaj. Przypilnujmy tego pola H6. Muszę wam powiedzieć, że grałem z Szymonem Gumularzem jedną partię klasyczną i wyszło zwycięsko z mojej strony i już był silnym mistrzem międzynarodowym. Ponad 2400, to był taki mój cenny skalp, trzeba przyznać. Aha, tu muszę wieżą odbić, niestety. Zapomniało mi się, że pionek przez gońca był atakowany. Ok. Może tak. No problem z tym pionkiem może być, jak to się jakoś ciekawie nie rozwinie. Tutaj zbiję to. To zbijemy sobie. Ok. Zagram tak, żeby przejść wieżą na C8. Tak, tu jakieś poświęconka się szykują. Taki ruch może będzie zawsze dobry. Goniec na G6. Co dalej? No może po prostu tak. Mi się opozycja, muszę powiedzieć, podoba. Nie chciałbym tutaj zgrzeszyć, ale wydaje mi się, że fajną mam pozę. No taki ruch będzie grozić, tutaj związanie sobie wytworzymy. A tutaj H5, no to zawsze mam oczywiście bicie. No właśnie, i tu już się pojawiają takie chocki, klocki. Tu mi się chce zbić, ale to może być wielce ryzykowne. Może tak, po prostu i tak. O, to może być dobry plan. B3 jest możliwe. Tutaj jest możliwe zagranie. Tak. Tak, gramy od razu. Grozimy takim ruchem. A, tutaj jest, tutaj coś grozi, nie wiem, ale bijemy tam. Grozi na B6. No, ciekawe. Okej. No właśnie.
A czasu coraz mniej. Może to? Coś to daje? Zawsze jak on zbije hetmana, to na G6, mimo że i tutaj będę musiał zagrać. Może być niebezpiecznie, ale... No zobaczymy. Czy jest taki ruch skoczek B6? Kurczę, może być. Bo jak ja zbiję tu, hetman zbije. Nic nie ma. No tak muszę. No właśnie. Tak mogę? Zbije mi na G. Aha, tu mi zbije. Kurczę. Ale się porobiło. Tu zbijamy. A, po prostu hetman bije. No właśnie. Jest źle. Ale mnie załatwił. No muszę przyznać, że porobił mnie. Porobił mnie jak dzieciaka. No tu jest mat nieunikniony. A, szkoda. Szkoda tej partii. Szkoda. No dobra, wygrał, bo tutaj nie ma co już patrzeć niestety. Ale powiem wam szczerze, podobało mi się. Jestem zadowolony mimo wszystko z tej partii. No szkoda, że się nie udało czegoś tam uzyskać. Przede wszystkim taktycznie tutaj trzeba było dużo widzieć, nie? Nie widziałem, po prostu nie widziałem zbyt wiele. A pozycja mi się bardzo podobała i według mnie spoko, no. Chyba wyszło spoko. W klasycznej partii może bym lepiej sobie tutaj poradził. No nie wiem, te H5 właśnie było niebezpieczne. Tutaj, no właśnie, tutaj hetman F4. Tutaj jakiś dobry ruch trzeba było wykonać. Narzuca się oczywiście zagranie goniec D6. No ale H5 nie chce się zagrać, bo tu jakieś już następują... No wszystkie figury po prostu patrzą na króla i to jest bardzo niebezpieczne. Ja nie mam żadnej kontry tam na C1. Zagram F6, to skoczek F6 może być. H5 grozi, nie mogę tak. Nie wiem, nad wieżą C4 się zastanawiałem, jakiś B3 wchodzi, król na H2 po szachu oczywiście, goniec D6. Szkoda, że hetmanów na F5 nie mogę wybić. No nie wiem, co tu jeszcze można by było próbować. Chciałem grać tam i gońcem zagrać na B1 w ogóle. Ale tutaj zawsze jakieś bicia wchodziły, coś mnie... Strasznie dużo tego, strasznie dużo, jakiś hetman... Nie no, hetman G4 nie może, bo tutaj bronię cały czas. No nie wiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie wiem. Aj, no dobra, ale myślę, że partia była całkiem spoko, no. Efekt końcowy jest jaki jest. No bo co ja tu mogłem innego zagrać po tym ruchu? Tu dać szacha, tak. No, zagrałbym tu. No to tutaj jest jakieś poświęcenie. Tu musi coś być po prostu. No, tak, taki ruch chociażby. Aha, tutaj też wisi. Tu jest szach. Nie, no to jest koniec według mnie. Koniec. Trzeba zapomnieć o tej partii. 27 ruch, już patrzę. A że teraz goniec D6 tutaj. Faktycznie. A ja zagrałem wieżę C4. Fajny ruch, goniec D6, tak. No musi tutaj. No. Dzięki. Dzięki, Bartosz. Fajne posunięcie. Chyba dobrze było, bo goniec musi tu się wymienić. Mam wieżę C4. Lepszą pozę czarnymi. Na pewno. To sobie tutaj dam obciąć. Pół palca. No dobra, tu faktycznie byłoby dobrze. Wymiana tego gońca za tego gońca byłaby lepsza według mnie. No właśnie. Cześć, subskrybent. Okej. Okay. No ale działo się. Fajnie było. Fajna partia. I przynajmniej cieszę się, że w debiucie nie zostałem ograny. Tylko tam później, że tak powiem, zabrakło mi już tutaj troszeczkę doświadczenia. Okej. Okay. No schowany mój oczywiście, ale to, wiesz, ja miałem tutaj też wieże aktywne, to też się liczy. No dobra, 1,5 punkta na 3 jest dobrze, no bywało gorzej, słuchajcie, 1 na 4 bywało. Witam Cię, Fibonacci King, witam Cię serdecznie. Uff. No słuchajcie, rozgrzałem się. Rozgrzałem się. Czekam na rundę numer 4. Okej. Okay. No poszło.
Fajna partyjka, kurczę, no naprawdę, podobała mi się. Mimo właśnie coś takiego, na takie rzeczy czekam, że gram z dobrym zawodnikiem, gram debiut całkiem ok, no potem wynik jest nieistotny, jak tutaj ta partia pokazała, można się wiele nauczyć. I takie porażki uważam za zwycięstwo, przynajmniej dla siebie. Ok, mamy tutaj mistrza FIDE z Niemiec, jedziemy. Turniej, do której on trwa około 2 godzin. Zaczęliśmy o godzinie 19 w tym momencie. Mamy 2 lutego. Dobra, skoczek F6, lecimy C4. Ok. Dobra, Greenfeld. No H4, znowu muszę sobie warianty tu poprzypominać, ale zagrajmy sobie zawsze to coś nowego dla przeciwnika, miejmy nadzieję. Zagrajmy tak. To chyba trzeba grać po ludzku. O. H5 poszło. Placówka na G5 będzie dla figury. Tu. Jak B6 to bijemy. Jakaś wieża C1. Może skoczek E5. Zawsze tu jakieś są opcje ciekawe. Dobra, goniec D3. Zróbmy roszadę. No tutaj trzeba bronić. Ja myślę, że strategicznie wygląda to lepiej, bo jak wymienimy te gońce, no właśnie, co się dzieje? No i na wolną linię, tak. Okay, no i tak bezpośrednio atakujmy piona A7, dlaczego by nie? Tutaj może coś się zadzieje, chociaż A7 po prostu może być. No ten skoczek D6. Czy on tam będzie spełniał swoją rolę? Zawsze po A6 mogę odejść. Tak, B5, tam będę miał opcję ataku. No właśnie. No właśnie. Nie widzę nic dobrego, nie będę za dużo myślał, wracam skoczkiem i tutaj będę punkt naciskał, może A4 za chwilę. To przeciwnik ma problem, żeby tutaj jakoś grać. Na 7 gramy, tak. Z taką opcją i skoczka na A2, skoczka na B4 i ustawimy go dobrze tutaj. Dobra. Nie no, to nie wyszedł London, typowy London, to dobra wersja dla białych, bardzo dobra. No, strategicznie lepiej. Zobacz, ten goniec nie ma gry. No, próbuje się otwierać, rzecz jasna. Próbuje. No nie, no tak grajmy. Tak grajmy. A tutaj to już taki ruch mi przychodzi do głowy. No właśnie kwestia, jak się przebijać dalej. Może tak, żeby tu wybić. Chociaż zamknę linię, to sprytnie pograł, trzeba przyznać. Otworzy sobie tutaj gońca. To nie będzie dobry pomysł dla mnie. Dobra, ale muszę wybić to, po prostu straty muszą być. Nie mam wyjścia, muszę tak bronić skoczka. Skoczek broni tych pól, więc jeszcze to mi mata nie daje. No tak, muszę. Wieża będzie aktywna. To jest jakiś plus. No jest jakość mniej, on ma aktywność, ma tą inicjatywę, którą, w której się gra fajnie. Właśnie tej stronie, która ma tę inicjatywę. Grozi mat. O kurczę. Ale po skoczku... Ja myślałem, że tak mogę zagrać, a nie mogę. Biję, biję tu. A muszę zbić. Szybka wieża E3, hetman C3 by było spoko. O, właśnie. On mi zagra B4, jak ja zagram wieżą na E3. Ale spryciarz.
Może tak. Tak, do obrony idziemy tędy. Dwójkę trzeba zająć. Hetman C3 i może to być już trochę lepiej, miejmy nadzieję. Aha, tutaj chcę zagrać, dobra. Tak, muszę. Tu jakieś opcje. Tutaj na F3 jakieś bicia są? Chyba nie. A trzeba się pilnować w takich sytuacjach. Szach? Szach i wymieniam wieżę. I to będzie mój ratunek w tej pozycji. Co ja powiedziałem? Wymieniam wieżę? Wymieniam hetmany. Pionem, rzecz jasna. No i teraz z tego związania trzeba się uwolnić w jakiś sprytny sposób. Tylko właśnie jak to zrobić? Wiem, tak. On zbije, a ja tu. I związanie. Dodaję piona, ale przynajmniej się rozplątuje trochę. Już mam swobodniejszą grę. Tak, on musi się przy pionku trzymać. Tak, no to już będzie dobrze. Zbijemy. Tego piona zdejmę i ten wygra partię. Bezpiecznie zagramy i weźmiemy tego. Okej. No wezmę piona, wezmę. Tak, spróbujemy. Aha, chodzi o to, że on tu pionkiem będzie szedł. Tu zagrajmy. Tu grozi mat. No i jest mat w takim razie. Okej, 2,5 na 4, chyba całkiem sympatycznie. No, wyszło fajnie, Zdzichu. Zdzichu zadyma, dzięki. Wyszło fajnie. Jest dobrze, słuchajcie. Cztery partie za nami. Jeszcze trochę przed nami. No i powiem wam w ten sposób, nie chcę tutaj też zapeszać troszkę, ale dzięki Andrzeju za punkty. Nie chcę zapeszać, ale w miarę dobrze mi się gra. To chyba jest najważniejsze, żeby w debiutach nie przegrywać. I chyba będzie dobrze. No, wszystko łatwe, jak się kogoś ogląda. No to jak się patrzy na Blica Magnusa Carlsena, to się wydaje banalne. Przecież on robi takie proste posunięcia. A czemu ja tak nie gram? Zawsze tak się zastanawiam. No właśnie, to jest to. To jest piękne w szachach, że gramy proste ruchy, a gramy tak silnie. Znaczy nie my, tylko oni. No, cisza na czacie, jak nie przeszkadzają mi, nie przeszkadzacie mi, nie piszecie. Dzięki, dzięki. No teraz mamy chwilę pogawędzić, bo po czwartej rundzie zawsze jakaś tam krótka przerwa. Króciutka. Zerknijmy, jak tutaj to wygląda u Polaków. Paweł Szkapenko, przyjrzyjmy się. A już skończył. Znaczy Paweł Szkapenko akurat nie jest Polakiem, ale. A, Paweł jest jak swój. Pozdrawiam oczywiście. Tabelkę może zaraz zerkniemy. Czyżby Nakamura wyleciał z kompletą punktów? No za chwilę się zaktualizuje, to zobaczymy. Siwy, wiesz co? 480. Ja bym bardzo chciał to zrobić. Mi się to automatycznie zrobiło. Nie wiem dlaczego. Wybacz, no nie mam partnera na Twitchu i to nie działa jak należy. A dlaczego tak się zrobiło? Nie mam zielonego pojęcia. Ja tu nie zmieniałem ustawień. No właśnie. OBS czy tam Twitch zawsze coś tam szwankuje i nie jest tak, jak być powinno. Nie mam pojęcia dlaczego.
Ale postaram się coś z tym zrobić następnym razem, oczywiście. Co myślę o zakończeniu Tata Steel i przewróceniu figur? Wiem, że zgodnie z regulaminem, ale tak troszkę niesmak. Wiesz co? No takie są zasady, trzeba się ich trzymać. Niestety Armageddon był taki, że tam czas dodawany był po 60 ruchu bodajże. No, przewrócił figury i nacisnął zegar, no to jest ruch nieprawidłowy. Według mnie to jest słuszność i tak to powinno wyglądać, tak jak jest teraz. Tak uważam, no bo z doświadczenia kiedyś pamiętam, jak się grało Blice, no to ludzie tam, wiecie, cwaniakowali na przykład, no nie mówię, że specjalnie, no ale specjaliści w Blica, powiedzmy, rozwalali te figury niechcący, naciskali zegar przeciwnikowi i poprawiali potem te figury, zabierając czas przeciwnikowi, jak tam kilka sekund zostawało, więc według mnie to jest dobry przepis. No i trudno. Wiadomo, że Armageddon to jest troszeczkę loteria, troszeczkę. No ale zasady każdy ma równe, więc nic nie mogę stwierdzić. Chyba nie ma idealnego środka. No, według mnie zasada dobra. No, krótko mówiąc, nie będę się już rozlekał nad tym. Przewrócił figury, nacisnął, powinien przegrać. Tak się stało. I po temacie. Nakamura ma 2 albo 3 punkty? 2 to niemożliwe, to ja mam więcej. To może go tam ściągnę zaraz. By było świetnie. Najgorsze jest, jak wkuwasz teoria, przeciwnik gra jakieś dziwne ruchy i nic z przygotowania. Oj, słuchaj, no. Merk W R Deutsch Liebe. Chyba dobrze przeczytałem. No tak. Nie powinno się zaczynać treningów od wkuwania wariantów, tylko od, no, może za dużo powiedziane, zrozumieniu szachów. To jest zbyt też trudne na początku, ale taktyka, gra praktyczna. Jak się zrozumie pewne ruchy w szachach, no do tego myślę, że trener jest przydatny, bo można to osiągnąć szybciej wtedy, bo trener wytłumaczy po prostu. Samemu to trwa dłużej widocznie, znaczy na pewno to trwa dłużej. No, i jak na przykład mi zmieniają jakieś tam ruchy w debiucie, no to względnie uważam, że potrafię się do nich dostosować i nie odpowiedzieć jakiegoś głupiego posunięcia, więc to jest kwestia właśnie zrozumienia szachów idei i tak naprawdę jakichś tam strategicznych założeń, powiedzmy pozycyjnych założeń. No to jest tak, może trudno wyjaśnić mi akurat, na przykładach po prostu trzeba bazować. Tak jak myślę, że na wszystkim, na przykładach najlepiej się uczyć, tak mi się wydaje. Co sądzę o dramie z Alirezą? Bo tam sędzia chyba w trakcie partii podszedł z tego, co ktoś tam pisał. No, nie powinno według mnie mieć to miejsca, gdy partia trwała, a to są bardzo poważne zawody, były i są, bo co roku ten turniej się odbywa, więc no, sędzia nie, według mnie nie mógł na przykład zapytać Alirezy: no słuchaj, przesiądźcie się, bo tutaj zaraz dogrywkę będą grali, a ty i tak nie masz szans na dogrywkę, jeśli coś takiego było. Znaczy oczywiście pewnie sędzia tak nie powiedział takimi słowami, jak ja to mówię, ale taki sens, no to też bym się wkurzył, no. Też bym się wkurzył i myślę, że to głównie o to chodziło, a nie, że remis, że nie dał rady wygrać z Radkiem tej partii. Tak mi się wydaje. Podarł zapis na znak może protestu, ale to też emocje. No, no wiecie, Kasparow też był kontrowersyjny, tak? Tutaj ja się nie dziwię, że młody tak reaguje i tak naprawdę nie potępiam go za to. Oczywiście jest jakiś tam mały niesmaczek z jego zachowania, ale nie wiadomo, co sędzia powiedział. No, bym się tak tym bardzo nie przejmował. Słuchajcie, czy nas to obchodzi? No, oczywiście to taka sensacja, ludzie lubią sensacje, ale po co? Zajmijmy się sobą. I tyle, tak uważam. A to jeszcze żaden incydent tak naprawdę, wiecie, jakby rzucił w przeciwnika figurą i wybił mu oko, no to już można by było dyskutować w sądzie, tak? A tutaj to tam głupotka według mnie. No młody będzie dobry, no Alireza mówię w sensie, no jest, ma charakter chłopak, no i to się liczy, no też zwraca uwagę na siebie poniekąd, no tak mawiają, słuchajcie, no nieważne jak o tobie mówią, ważne żeby mówili, no może w myśl tej zasady działa, czasem nieświadomie też, któż to wie. O, w WoBank był temat na temat szachowy, a jakie było pytanie? Filmik z Armagedonu na pewno na PZ Szachu na YouTubie znajdziesz? Na pewno na YouTubie znajdziesz, aha! Z Armagedonu, tak, na pewno znajdziesz. Albo na Twitchu, na chess.com. Na Czesie znajdziesz na Twitchu również ten filmik. Ale nie wiem, czy tam subskrypcji nie trzeba mieć. Nie mam pojęcia.
No na pewno trzeba poszukać w necie, znajdzie się na pewno pytanie. Za 1000 punktów. Jak stoi algebraicznie biały król? O matko bosko, co to za pytanie? Nie kumam. W pierwszym momencie. Aha, sorry, to zwabank. Jak stoi algebraicznie biały król? W sensie algebraicznie, w sensie co? Co to algebraicznie, czyli co? Nie wiem. Sorry, zgłupiałem. Alireza ostentacyjnie porwał zapis partii, jak się skończyła. No tak, to prawda. Nie ma co roztrząsać, młody jest, ma prawo emocji. No pewnie, no. Wiadomo, że na pewnym etapie, poziomie trzeba się zachowywać, no bo kultura tego wymaga, ale... A wiecie, jak się ma 2,750, to można różne rzeczy robić. Znaczy nie można, no. Szachiści mówią, powiadają, że ma prawo tak się zachować. No, co? On ma 2,800, ma prawo przecież. Nie no, żarty oczywiście. Że A1 pole, aha. Aha, że w sensie algebra, o Jezus Maria, dobra, już dzisiaj nie myślę, wybaczcie. No tak, E1, tak, no to łatwe dla szachisty, oczywiście. A jak się Andrzeju nazwisko wymawia? Firuzi, Alirezy, Firuzja chyba, no nie wiem. Firudzia, Firuzja. Po polsku mówmy, wiadomo o kogo chodzi. Hikaru wczoraj omawiał całą tę sytuację z Alirezą i puścił klip z transmisji Zbyszka Paklezy. O, proszę bardzo, fajnie. Witam Cię, nocna liga. O kurczę, jak zabrzmiało. Firużdża. Firużdża. O kurczę, Firużdża. Witam Cię, Cinku. Witam serdecznie. Firuża. Pan Bartel mówi Firuża. No właśnie, a ja mówię Firuzja. I co? I kto mi co zrobi? Ludzie. No dobra, no okej. Okay, no tam wymawianie tych nazwisk. Często dostaję też komentarze pod YouTube'em. Źle nazwisko wymówiłeś. Coś tam. No dobrze, no źle. No każdy się myli. I co? I będę się mylił dalej. Pewnie jeszcze nie raz się pomylę. No dobra, zagadaliśmy się. Jedziemy. Mistrz międzynarodowy z Kazachstanu, moi drodzy. Nie znam, ale ranking zacny. Lecimy. Ok. Bitka. Teraz ten wariancik. Ok. Dobra, wiem, że tak się grywa. Mam C7, gdzieś tam widziałem. Czyżbym nie zagrał teorii? Co? Sprytnie. Bo jak zbiję, zbiję. No muszę zbić, to zagra C4. Więc nie mogę zbić. No właśnie, nie mogę zbić. Nie mogę zbić. No dobra, to zagramy tak. Aha, C4 tutaj i goniec na E3. To zagram tak. A nie, mogę zbić, bo potem tu. Już nie wiem, czy mogę do końca. Zagramy C5, żeby goniec oddychał. Roszadę trzeba zrobić. Jakiś B4, A5, coś takiego. O kurczę. Ale mnie porobił. Nie mogę tu, bo wieża na B1. Ale mnie porobił. Gram tak. Rozpacz. Może zbić. Ja nie mogę zbić. No to pograłem w debiucie. Niestety źle. Może tak. Jeszcze taki mam plan. I tam trzeba było A5 wcześniej zagrać. No, a ta partia też uczy mimo wszystko. No, słuchajcie, no pionek mniej, ale te są zdwojone, więc jakby zablokować tutaj, to może no, jeszcze próbować walczyć. Różnobarwne to zawsze będzie jakaś szansa. A ja wolę grać tę pozycję na przykład bez skoczka i tego gońca. Tu gońca bym wstawił, miał prostą grę, wieża B8. Poza tym grożę takim ruchem i zbiciem tego, więc różnobarwne tutaj mogą też zadziałać.
Hetman D3 jakiś, F5, albo goniec tu. No dobra. Zagram tak, bo on może F3, więc ja sobie odejdę. Nie chciałbym go prowokować do jakichś tutaj otwarć specjalnie, chociaż może tego się nie bać. Na razie wracam. Z drugiej strony, jak miał pionka na F5, to by było chyba dobrze. Wiecie co? Zagram nieco pasywnie, chyba. Nieco ryzykownie. Tak i tak, coś takiego chcę próbować grać. Tak, tak, tak. Dobra, tak muszę. Aha, G4 tu i goniec. Na lewej ścianie ma. Mata nie ma, chyba. Ewentualnie jakość już widzę straty. No właśnie, ale tak. Tu. No dobra, muszę tak. Tutaj, ewentualnie tutaj jeszcze oddam pionka. Ale jak tak zagram tak, to mi tu kopnie. No właśnie. Dobra, tak nie będzie. Goniec zbije lub pionek i muszę tutaj. Jest ciężko, ale różnobarwne, nie? Do tego dążyliśmy, tylko że dwa pionki on mnie jeszcze tutaj atakuje. Otóż to grozi mat, więc muszę tak. No i wieża E1 będzie grał zapewne. No ja tutaj mam uderzenie na C4 z jakąś kontrą. Może to nie wygląda tak źle. Czasu mam ciutkę więcej. No właśnie, słuchajcie. Ale jednak broni się. Jednak się broni, chłopak. Zajmujemy linię, bo wieżą nie może zagrać, bo tu pionek leci. Tylko co dalej? Krzysztof, co dalej? Będzie tak. Nie bardzo widzę, gdzie mam robić progres. Czy w ogóle mam jakieś szanse na progres? Muszę wrócić. Może tak i królem na F7? Jakby się królem udało zagrać tutaj, o, to może byłoby już dobrze. W miarę. Tutaj bicie. Tutaj. Hetman zwraca gdzieś z powrotem. No nie, nie wygląda to przyjemnie. Niestety najgorsze, że ja nie mam akcji żadnej. Szach. Nie widzę co dalej, słuchajcie. Ile mam czasu? Mało. O, rety, 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 rety. Nie wiem co grać, nie wiem co grać. Nie wiem co grać. Źle zagrałem, przecież tu mi wchodzi. Kurczę. Ojej, F7. Ale się dałem porobić, no, jak dzieciak znowu. Szkoda. No szkoda, partia przegrana. Ale byłem zadowolony. Czegoś brakowało w tej pozycji. No, trochę teraz jestem zniesmaczony.
Trochę jestem zniesmaczony, ale wrzucę sobie teraz po prostu to na silnik, bo aż jestem ciekawy, gdzie porobiłem błąd. Spróbuję tutaj, a nie widzicie całej planszy pewnie. Już przesuwam. Słuchajcie. Już pokazuję. A właśnie, chwila. Bo ja tutaj z tą planszą to przesadzam. Kurczę, tam F5 może trzeba było wcześniej. Dobra, goniec B7 można, goniec A2. Teraz co tutaj pokazuje teoria? C5, hetman C7 też jest taki ruch. No dobra, tak, tu. Ciekawe, czy ten ruch jest dobry. No najwidoczniej. Dobra, pomijam tutaj troszkę te warianty, troszkę sobie przejdę do tej pozycji. Jak to ocenia komputer? No białych super. Jednak białych super. Żadnej kontry. Dobra, to po analizie. To odechciało mi się patrzeć. Zdecydowanie. Ojej, szkoda. Dobra, to słuchajcie już. Poprawiam wygląd. No już czytam, co piszecie. Cześć Michał, dobry wieczór. Jednak słuchajcie, źle oceniłem tę pozycję. Zdecydowanie źle. No znowu mi się coś przecięło. Kurczę blade. Wybaczcie, już poprawiam. Okay. Już kolejny przeciwnik, nie ma czasu nawet na pomyślenie. D4, 2,5 na 5, nie? 2,5 na 5, no 50%. Zawodnicy już dzisiaj mocniejsi. Lecimy. G6. Królewsko, jundyjska. Tak, hetman był troszeczkę odizolowany, to prawda. Tutaj? O, ciekawe. Dobra, gramy C5. Bez ruszady będę grał tutaj gońcem na F1 najwyżej. Cześć Mydło, witam cię serdecznie. Radzie puszczam skoczka. Tutaj zagrałeś. Tutaj zagrałeś. Oho. Chyba dobrze zagrałeś, panie kolego. Kurczę, on mnie tu. Dobra, zagrajmy tak. Trochę może mnie tutaj zaczyna jechać, ale goniec E2 lub goniec G2. Żeby wybić. A tak nawet zagrał. A to ciekawe. Zrobię ruszadę. Tutaj będę bronić to przez takim posunięciem. Może mi tutaj... Aha, skoczek F5 jeszcze jest.
Taki skoczek tu. Zagrajmy G4. Nie wpuścimy tu skoczka. Tam też można było. O, dużo jest opcji właśnie. Królewsko-indyjska jest trudnym debiutem i czasem dużo możliwości też może być zgubne. Jak się ma dużo możliwości, może być zgubne. A teraz tak, skoczek F7. Chyba nie, skoczek F7 to tu zagramy po prostu. Bo trzeba być też jakimś energicznym. Goniec D7? Nie, może, bo tu pionek. Dobra, on ma mniej czasu, więc to już jest plusik mały u nas. Skoczek jednak zagrał. Dobra, lecimy po swoje. Z planem takim, ewentualnie potem tutaj na D6. Zawsze gońca można spróbować zbić. Tu się broni, to jest ważne. Gońcem nie chciałem tutaj grać, bo goniec H6. Dobra, zagrał tu. Tak nie mogę. Chyba wybić muszę. Nie no, wybić muszę. Tak. Ja chcę zagrać tutaj, słuchajcie. Nie chcę tego gońca bić. Aha, zaraz. A nie, mogę. Tutaj bronię. Wszystko się broni. Dobra. Czy bicie tego gońca może będzie dobre? Z punktu strategicznego. Z drugiej strony, właśnie, z drugiej strony, bo skoczek C4, goniec E3 w taki sposób. No właśnie, no właśnie, no właśnie, bądź teraz mądry. Tak. Jednak cofam tutaj skoczka, tak postanowiłem. Tutaj. G5 będzie możliwe. No tak, on chce szarpać mi tutaj króla. Ciekawe posunięcie. A ja to wezmę. Tym zbił? Chwila. Tu, tu. Tu, tu. Dobra, idziemy król na H1, musimy próbować bronić tutaj. I tu. Czy ja to dobrze policzyłem? Nie jestem pewny do końca, ale wydaje mi się, że dobrze. No musi wybić, tak. Zagram tu, on da szacha, ja odejdę. No mata nie ma na szczęście. Fuh. Nie mogę tak. Aha, tutaj koniec jeszcze jest. Bardzo niebezpieczny. Zaraz taki mam ruch. Koniec tu. Bronić tutaj. Tego muszę bronić. Okej. O kurczę, ale gorąco. Chyba wygrywam. A nie, no to teraz to luz. Moi drodzy, jest pięknie. 3,5. Mistrz międzynarodowy za burtą. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. To trochę mi humor poprawił tutaj mój przeciwnik. Jest dobrze. Oj, no dobra robota, powiem wam. Napracowałem się w tej partii. Oj, 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 oj. Cieszą takie zwycięstwa. Cieszą, cieszą. Ważne, że w miarę dobrze tam się liczy. To podkreślam dzisiaj. Odpukać idzie w miarę ok.
Tak, Piotruś, challenge strzałkowi był wykonany, nie wiem czy widziałeś. Szymon Gumułasz ma 5,5, no to świetnie, przyczyniam się do jego sukcesu w danym momencie, gdyż na mnie zrobił jeden punkt. No pięknie, pięknie, brawo, brawo Szymon. No dobrze, dobrze, niech tam ciśnie chłopak. No ten chłopak gra już na arcymistrza, słuchajcie. To jest dobry zawodnik. Dzięki Kmurek, dzięki serdeczne. Dobra, tu wszystko działa. Fajnie, fajnie. Czy ktoś z Was może ma problemy na łączu z obrazem? Mam nadzieję, że nie. Oddanie wieży zagońca u oponenta chyba się nie opłaciło. Tak, no, znaczy, no, to jest takie standardowe zagranie. Ja może spróbuję jeszcze zdążyć pokazać, czy nie pokażę. To jest taki motyw po prostu w królewsko-indyjskiej. No, to jest znany motyw. Może w tym akurat momencie nie przechodzi, bo tu trzeba bazować na konkretach przede wszystkim, ale no wziąłem, co mogłem zrobić, tak? Nie widziałem, nie ufam, że był, więc donatem wstrzymam się, aż zobaczę powtórkę. Dobrze, Piotruś, nie ma sprawy. Tylko pamiętaj, że z każdej przesłanej złotówki 87 groszy pobiera PayPal, więc nie przesyłaj złotówki, bo się nie kalkuluje. Znaczy się, no w zasadzie tylko ty tracisz na tym, więc jak wolisz. Nie widzicie aktualnej tabeli, Jusku? Aha, ona się powinna. Dobra. A dziwne. I dziwne, dziwne, że nie widzicie aktualnej tabeli. O, już się zaktualizowała. No tak, tu widzimy. Szymon jest gdzie? 5,5. Już wypadł w pierwszej dziesiątki? Tak, wypadł. No ale to wiecie, to jest zawsze ciasno, nie? Ale ma tam silnych zawodników. Fajnie. No tak. Wiesz, komu możesz przesłać jeszcze, Piotruś, donata? Słynnemu naszemu polskiemu YouTubero, Twitcho streamerowi. Pozdrawiamy, Kaczmaro Matuje. Eloist. Dobra. Mistrz Fide, Niemcy. No to gramy C5 standardowo. Uczymy się wariantów. Myślimy, co tam grać. Walczymy. Ok, goniec B4. Grajmy. Poszło. Myślę, że tu już czarnymi mamy dobrą pozycję. Możesz mydło przesłać, numer konta. Prześlę do Nate'a. Tylko po co? Żarcik, żarcik. To wybicie skoczkiem jest taka po prostu możliwość. No właśnie, Hetman D4, tego posunięcia nie za bardzo znam, ale wiem, że chyba tak można zagrać C5. Tak raczej można. Ok, chyba D5 jest dobre. Chyba. Skoczkiem czy pionkiem? Pionkiem się chce zagrać, ale będzie A3 tutaj. Skoczkiem? Nie, no pionkiem zbijmy. Ten jest trochę wiszący, bo A3 pewnie dostanę. Teraz z kolei dla mnie pozycja jest ciutkę nowa. No tutaj. Oho, ho, ho. To nie działa. To nie działa, ale zagram. Bo co ja mogę z tym pionkiem zrobić? Oczywiście nie mogę zbić żadnej figury teraz, bo hetman podwisa. Muszę zrobić szybko roszadę. Roszadę zrobiłem, więc jest już w porządku.
Albo i nie. Dałem się zrobić jak dzieciak. Tu. Zepsuje mi roszadę niestety. No to będę musiał już popatrzeć ten ruch hetman D3. Zawsze coś nowego się pojawia. Okej, okay, tu. Aha. O rety. Jak mnie zbije, to ja tutaj. Wieża bije 4, to goniec bije. Mogłem. Faktycznie mogłem. Wieża bije 4. No tak, mogłem tam zbić. Ok, różnopolowe. Jakiś C3 tutaj grozi chyba. Może nie, nie do końca. Tutaj gramy, bronimy. Schodzimy z tej linii. Goniec mój troszeczkę nie gra. Zawsze można go przerzucić, ale ten jest chyba lepszy. No właśnie, wieża zaczyna grać. No musimy taki ruch wykonać. No właśnie, on tutaj. No muszę tak. Kurczę, pion mniej. Więcej czasu trochę. Ten pion mniej mnie martwi, jednak. Tak. Dobra, wymieniamy hetmany. Zdwojamy tu wieżę na E8 i tam dajemy mata. Ten będzie słaby. No ale jakaś aktywność. No może zbije i dostanie tam mata. No, raczej nie sądzę, ale... Ale się pojawia szopce. Ciekawe, jak ma się bronić przed wieżą A1. Wieża D1, ale to i tak gram tam. Co ma chyba trudną sytuację. No musi C3 jakiś grać tu, szach. Trochę się rozgrywam. Tak mi się wydaje. No właśnie, gram tak. No niestety, niestety. Ma to posunięcie. Pytanie, czy wybić? Czy wybić, czy nie wybić? Wybić, ta wieża będzie zła. Damy szacha. Chodzi o to, żeby też gońcem tutaj zagrać. Ok, to teraz tak gramy. O kurczę, źle wygląda to wszystko. Nie, wygląda to źle. Ile mam pionów mniej? Dwa. Taka rozpaczliwa walka o remis. Ojejku. Niedobrze. Dałem ciała. O, tutaj spróbuję, ale to pionki jak zbiorę, to i tak to nic nie da. To i tak to nic nie da, niestety. Nie zdążę nawet złapać tych pionów. Kurcz. Ale dałem ciała, słuchajcie.
Nie wygram na czas, to jest przegrana. I mat na h8. Nawet pata nie ma żadnego. Powiem wam, jestem trochę zły, bo przeciwnik był do wyjęcia. Coś pograłem źle. O, słaba partia. Siódma partia, tak? To była siódma runda. A teraz jestem zły. Oj, zły teraz jestem. Och. 8, teraz tak, 7 rund. Do końca mamy jeszcze 3. 3? Dobrze liczę? 3 rundy. O kurczę, to mam mało punktów. Do siódemki nawet nie jestem w stanie się dobić, jak dobrze wyszło. No niestety, ale to czas jest dodawany, więc to nie ma znaczenia. To tak deklarowane ruchy się robi, więc to sekunda się zawsze dodaje, więc to nic nie daje. No niestety, a zobaczmy naszego Szymona, Gumularza, czy gdzie on walczy, o ile jeszcze jest. Jaki on ma nick, przypomnijcie. Coś na S tam było chyba. O, zagrałem słabo, no. Boli to trochę, słuchajcie, no. Trochę boli. Nie widzę Szymona. Zobaczę po tabelce, czy ma 6,5. No, chyba Szymon poleciał. Albo zremisował. A, no nieistotne. Nie będę teraz go szukał. SG-Chess 01. Słaba partia. Co tam pograłem źle? Już będę miał materiał do analizy. No właśnie, o w tej pozycji. Wydaje mi się, że C5 trzeba grać. C5 trzeba grać. Ruszył hetmanem, tak? I ja teraz D5, może D5 jest za szybko. Tutaj właśnie w tym wszystkim, słuchajcie, trzeba grać ruchy. No niestety wyuczone, tak? Bo to jest pozycja konkretna po prostu. Mi to do głowy przychodzą na A5, koniec A6, ale to na pewno to nie jest dobre. No D5 chyba trzeba grać, wybicie. No i teraz może zbić skoczkiem tutaj. Ale długa roszada i wydaje się, że nie mają problemów tutaj białe. Może skoczek, tak. Tutaj, tutaj, może tak, jak tak. Aha, tak to stoi dobrze. No, następnym razem. Dobra, jedziemy. O, na dokładkę mistrz międzynarodowy. Po przegranej. Spoko. Mam radę 4d5. Mamy przyjęty gambit hetmański. Ok, przeciwnik coś tu się orientuje w debiucie. Jak widzę. Teoria leci. Gdzieś ta teoria się kończy. Grozi E5 z widełkami. Ja się do więzienia nie pcham. Jest oczywiście, ale nie, nie, nie. Jeśli chodzi o szachową edukację w więzieniu, to ja się nie pcham. Ale kiedyś był jakiś turniej na kategorię nawet. Zresztą warto próbować, słuchajcie, różnych rzeczy. Czemu nie? W sumie nie wiem, jak zagrać. Może wyprowadzę po prostu figurę. Bierze C1. Jakieś takie rzeczy. No dobra, tu się będzie pakował. A, będzie chciał mi skoczka wybić. No tak. To jest lepsze rozwiązanie. No, wygląda to paskudnie, jak będzie mi chciał wybić skoczka. Tu wchodzi, ale chyba muszę mu na to pozwolić. Wiecie co? Ja mu na to pozwolę, zagram tak. No bij skoczka, no.
Pijesz, hetman h3, tutaj skoczek, coś tam no, może się rodzić, ale tutaj wisi, zawsze jakoś tym hetmanem może się uda tutaj wybić, no wybił, dobra, tutaj wybiję i może wrócę, co? Tutaj, odciąga mi figurę, ok. Tu mam taki ruch na szczęście. Tu bronię. Tutaj grozi szach. Na c4. No mydło trzeba grać szybko. Trzeba, bo jak gram wolno, to tutaj prawie zawsze do wora dostaję. Na razie jest jakość więcej, 2, 4, 6, 2, 4, 5, pion więcej i opcja fajnego szacha. Jeżeli on zbije, to ja wybijam tu. Dobra, opcja fajnego szacha istnieje tak. Tutaj też istnieje fajna opcja. Szach, skoczek. No, obrona jest. To tu chyba. Tak. Tutaj mogę dać szacha, król z powrotem, skoczek tu, hetman tu, skoczek tu. No się powinienem wybronić chyba. Chyba, że coś lepszego jest, ale nie widzę. Zagrajmy tak. No i tak jak mówiłem, tu i tu wskakuje. Może było coś lepszego, ale nie wiem. Wydaje mi się to logiczne. O, dzięki Wrotku za suba. Bardzo mi miło, dzięki serdeczne. Dobry wieczór, cześć. No i teraz tutaj gdzieś tam takie rzeczy próbować, opcje wymiany, skoczek jest przywiązany, znaczy wieża jest przywiązana do skoczka, tu chyba skoczek dobrze broni. No tak, on idzie po mnie. No właśnie, no właśnie, tu? Nie chcę tak grać, nie chcę tak za bardzo grać. Ale co ja mogę? Bije. Yeah. Aktywność przede wszystkim. Na razie tutaj wieża, ok. To tak teraz? Dobra, gramy tak. Spróbował wymiany. Ja wiem, że jakość oddam, ale mam więcej pionów, więc mi się to kalkuluje. No tam wieżą w ogóle zagrał, żeby schować ją zwyczajnie. Dobra, teraz tu. Czy ja tu dostaję mata? Biję tu, 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 tu. Nie, no tam nie dostaję mata, biję skoczka. Dostaję mata! Jej, hetman, nie widziałem hetman h3. O matko bosko. Dlaczego ja nie widziałem hetman h3? Boże, wiem, że zawsze jak skoczek stoi na f4, to są duże problemy. No nie mam jak się bronić, nie mam hetmana na f1, w ogóle nic nie mam. Co ja zagrałem? Kurczę, hetman f5, hetman g4, partia wygrana totalnie. Nie widzę obrony w ogóle. Masakra, ale się dałem porobić. O Boże, masz, zrób tego mata. Powiem wam, no, zaczęło się Tatlet Tuesday bardzo fajnie, a kończy się niestety mniej fajnie i to boli. Boli.
Dziewiąta, dziesiąta. Aha, jeszcze trzy rundy są, słuchajcie. No to ja miałem tu już złe myślenie. Jeszcze trzy rundy są. Myślałem, że jeszcze, że to jest trzecia od końca. Jak totalny amator zagrałem, słuchajcie. Pocieszające jest też to, że w partii klasycznej no nie dałbym sobie tak dać mata, no bo więcej czasu. Wystarczyło w tej sytuacji. Zobaczcie, no w ogóle kompletnie nie widziałem tego ruchu. No zaćma, to już zwyczajna podstawka. Tu na przykład wystarczyło zagrać. No i nawet jak skoczek sobie powiedzmy wejdzie tu, bo tam nie liczę tego, tak? Dogram tak, no. Bronię. No nie przegrałbym tego, bym to wygrał. No niby zwiastuje kłopoty, to prawda, no. Aż sobie otworzę okno, bo powietrza mało. Aj, tak się porobić. No, pewnie wam się też zdarza nieraz, prawda? Że macie dużą przewagę i tam przeciwnik was oszukuje i wlatuje w ostatnie słabe pole, powiedzmy, do króla. Teraz będzie dziewiąta dopiero. Aha, no właśnie, to ja miałem w głowie źle ustalone, że maksymalnie 7,5 było można by było zdobyć. O, to by była inna gra. Albo i nie. Kurczę, tak się dać porobić. A ja się już tak, słuchajcie, tutaj cieszyłem, że wszystko prawie widzę na szachownicy. Nie ma prostych błędów. A to też jest troszeczkę inaczej, muszę wam przyznać, że... I to jest szczere, według mnie, że jednak jak się komentuje i jest transmisja, to się gra trochę gorzej. Słuchajcie, jakbym nie transmitował, wydaje mi się, że lepiej by troszeczkę mi szło. No, tak uważam, no tak... No wiem to po prostu, no także cóż zrobić. Cześć Łukaszu, witam cię. No, wszyscy nas oszukują, tak, też mam takie wrażenie. Ale jak my kogoś oszukujemy, to tego nie pamiętamy, nie? No właśnie. To są szachy, tu trzeba walczyć. No dobra, cierpliwie czekamy na rundę kolejną. Zobaczmy, jak się tabelka kształtuje. No, Miszanik. Kim jest ten zawodnik? Zerknijmy. Aleksiej Serana. No, piekielnie silny arcymistrz rosyjski. Nie zwalać proszę na wiernych kibiców. Nie, ja nie zwalam na was, tylko ogólnie mówię, że no jednak jak się transmituje, to gra się trudniej, naprawdę gra się trudniej. Znaczy gorzej, no, przynajmniej mi, no nie wiem. Niektórzy może mają odwrotnie. Ja się cieszę, że mogę to robić i tutaj z wami siedzieć i komentować, przynajmniej ten turniej, w miarę regularnie. A, bo to są dobre zawody. To są dobre zawody, słuchajcie. No, ale jak skoczek wchodził na H3, to ja grałem królem na G2, skoczek wracał z powrotem, to ja grałem królem na H1 i tam mata nie było, ja to widziałem. O, cześć Jakubek. No, też liczę na 3. 3 na 3 byłoby świetnie. Ostatnio miałem chyba 6 punktów, ale z 6 z 10. Tylko, że tam spotykałem zawodników troszeczkę słabszych niż dzisiaj. No, skoczek F2, ale ja nie muszę bić na F2, pamiętajmy. Witam cię, GM Orest. Siemka. No, do suba jeszcze gadałem podczas gry, no tak. Fuu, baba. No dobra, walczymy. Bo cóż nam pozostało? Trzeba grać dalej, zapomnieć o tych... Nie, ja nie mówię w tej pozycji, bo to nie była pozycja z partii, ja sobie tutaj patrzyłem po prostu. No tu oczywiście wiecie, też remis miałem zawsze, tak? Mogłem sobie szachować, ale kto o zdrowych zmysłach chce tutaj remis? No, chyba nikt. Może, słuchajcie, może tutaj taki ruch był dobry również. Ciężko powiedzieć, szach tutaj. No, a, i tutaj grozi skoczek F7. O, proszę bardzo, i grozi bicie. No tak, no to można było prościej. W długiej partii, wiem przynajmniej, że nawet w długiej partii bym to widział i bym tak zagrał. No, ale gramy dalej po prostu, no. No, akurat mimo wszystko jakoś powiem wam, że nie przyjmuję się mocno,
Oczywiście te kilka sekund takiego sportowego w nerwu zawsze istnieje. W każdym z nas, mimo że ktoś nawet może nie emanuje tego na zewnątrz, ale ja tutaj jakoś tak się czuję w miarę mimo wszystko dobrze. Wiadomo, punkty uskrzydlają, a brak ich niestety nie daje tych skrzydeł do gry, że tak powiem. O, będziemy grać dalej. Powietrze wleciało, jest dobrze. Teraz jakiegoś nura na 3 rundy trzeba dać i zrobić 3 punkciki. Okej. Ktoś pytał, jakie są warunki, żeby zagrać w Title Tuesday. Słuchajcie, trzeba mieć tytuł międzynarodowy lub minimum CEMA. CEMA, mistrza FIDE lub wyżej. I wtedy można brać udział w tym turnieju. Ale tak podsumując, chyba oprócz jednej partii, to wszystkie w miarę chyba dobrze mi się grało w debiutach. To jest pocieszające. To jest pocieszające, słuchajcie. No dobra. Dziękuję za rajd, Kings of Chess. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkie ostatnie do przodu. Tak, w tamtym tygodniu niestety ostatnia nie była do przodu, ale to prawda. Przedostatnia i jeszcze jedna przedostatnia. To było do przodu, zobaczymy dzisiaj. Słuchaj, tak Jaro, na Lichesie zrobimy turniej i myślę, że to nastąpi w weekend najbliższy. Myślę, że tak. Jest taka szansa, bo dawno nie było, a zrobimy sobie może w sobotę. Myślę, że w sobotę sobie walniemy jakiś turniej. Dam oczywiście znać wcześniej, co najmniej dzień wcześniej. Tak, myślę, że trzeba coś tam zrobić. Jakbyś pulchny, będę wdzięczny za udostępnienie linka do licytacji. Może ktoś z Was ma ochotę policytować szachy z kamienia plus spotkanie ze mną. Stawiam obiad, jeżeli ktoś się pofatyguje do Olsztyna, rozmowę. Oczywiście nie na godzinkę, tylko na dłużej, rzecz jasna. Jeszcze jest do wygrania przede wszystkim. No, lekcja ze mną, jak ktoś ma ochotę, lub gra w szachy, to jest pełna dowolność. A przy okazji, naprawdę fajne szachy z kamienia. To poproszę, żebyś tutaj udostępnił przy okazji. Jeśli sumuję punkty z 3 ostatnich tygodni, to jest 11 na 11. Aha, no tak. Nie było jeszcze dziś jednej z popisowej taktyki szachusia. Czekam na wyjście z wora. O nie, ja nie chcę Andrzeju tego widzieć. Nie chcę wychodzić z wora. Dzisiaj nie ma wychodzenia z wora. Przepraszam, albo gramy dobrze debiut i gdzieś tam przeciwnik nas oszukuje, no to nie boli nas to tak bardzo mocno, ale z wora nie chciałbym wychodzić. No w pierwszej rundzie może tam była szansa wygrać. Tam można nazwać tam w pierwszej rundzie wora, że tak powiem. Czy druga? To była druga runda bodajże. Było już rund 8, będzie teraz 9, 10, 11. Najlepiej to wychodzi, nie? Nie, ja tak nie chcę grać worowato, nie. To trzeba tego unikać przede wszystkim. Witam cię, Ted63. Nie płacisz za swój obiad ze mną. Ja stawiam obiad, zapraszam. Wszystkie pieniądze właśnie z WOŚP-u za szachownię. No idą na WOŚP, tak? To więc to, nie, spokojnie. E4, dobra, jedziemy cały czas C5. Mam ochotę, słuchajcie, teraz na takie zwycięstwo gładkie. Czy się uda? Zobaczymy. Można wziąć ze sobą pierogi, nie ma sprawy. No jednak przeciwnik gra wariant remisowy. Tutaj szacha dajemy.
Dobra, goniec F5. To jest totalnie równa pozycja według kompa, ale mi się ona odpowiada, nie wiem dlaczego. Ona mi odpowiada, słuchajcie. Musi roszadę zrobić. Nie zrobił roszady? To jedziemy, no D4 jedziemy, klasyczny strzał. Ja wiem, że dużo tutaj się wymieniło, ale jestem do przodu z rozwojem. No właśnie, jak on zrobi roszadę, to ja gram wieża D2. Więc chyba czarne tu osiągnęły sukces w debiucie, a jak nie zagra, no właśnie. Nie no, bijemy. Dobra, chwila, dam szacha, on pójdzie tu. Dam szacha, on pójdzie tu i będzie król rozwinięty, no to gramy tak. Po roszadzie będziemy grać tu. No, wygląda to na niestety remis, ale cóż ja mogę? Może tak? Z opcją tu. Takiego posunięcia. O, to chyba jeszcze lepiej wygląda. Bo z szachem bije, a tutaj goniec broni, więc ja zdobywam pionka. No, zerkam trochę na czat, to prawda? Nie no, piona biorę. Zagram tak, żeby spróbować wymienić. Czy jak wymienię te wieże, czy z pionem więcej uda mi się wygrać? Tę końcówkę. Może być trudno. Nie muszę się spieszyć z wymianą wieżyczek. To przeciwnik ma problem. Tutaj pionek wisi, znaczy się król jest przyklejony. Dobra. Tak, chyba nie. Tak. Dobra, zagrajmy tak na czarne pole. Powiedzmy tu. No coś spróbujemy wieżą pograć. Jest pion więcej, spokojnie. Jest to duży sukces na pewno w debiucie. Może przerzucić końca tutaj. Spróbujemy takich sztuczek. Słuchajcie, goniec A4 jest przecież. Nie widział tego. Podstawiłem. I tego nie widział. O rety, ja to gram. A nie, jeszcze miałem wieżę D5. Dobra, alleluja. Wieżówka powinna być chyba wygrana. Takie złapanie tempa. Dobra, idziemy do góry. Tu można było dać szacha. Teraz już nie bardzo. No powiedzmy tak. I tutaj będę pionkami próbować do przodu. Wieża D7. Sprytnie, sprytnie. Muszę aktywizować tutaj. Aha. Szacha damy. Tutaj?
Wyżówki są trudne. Teraz już jakaś opcja jest tutaj wymiany i ataku z tyłu tego, tych pionków. No czas, jeszcze 40 sekund. No jeżeli będzie A4, to B4. Tutaj, tutaj. Gram tu, on gra tu, to ja biję z szachem, tu wymieniam. Tak zrobimy. Jeśli pionek do przodu, to po prostu bicie. Dobra, mamy bicie z szachem. I król musi iść do góry. No, trzeba bić. No i tak, i tutaj. Ok. To już dwa pionki więcej, to swobodnie, myślę. Jak król na C6, to oczywiście. No dobra, tak. Okej, tu już na luzie. Kurczę, jednak to wieża mnie tu goni z każdej strony. Co on gra na czas? Ojejku, podstawiłem. No, na szczęście nie remisuję tej pozycji. Ale hetmana podstawiłem. Dobra. To już mógłby pomyśleć, że się bawię po prostu takim posunięciem hetman C3. Okej. Okay. No dobra, jest punkcik. W miarę gładko wyszło przeciwnik. No, do upiona. I tyle. W miarę gładko. Kacper Budrewicz to mój syn? Nie. Nie, mój syn nie nazywa się Kacper Budrewicz. Mata na 8? Nie, nie było. Dzięki Andrzeju za punkty. Nie było. Nie było mata na 8. Nie. Pilnowałem tego. No i teraz jakby był ruch białych, to oczywiście tutaj mat istnieje, no ale jest szach i już mata nie ma. Bo zawsze teraz król idzie na B7, w razie czego. Tak, tutaj pionek i tu już, no to już, no wygrana pozycja. Trzeba trzymać po prostu swoje pionki i króla przetransportować. Dobra, jest szybka akcja. O, gramy z Polakiem. Nawet nie wiem z kim, zagram już posunięcie. Sprawdźmy. Michał Walentukiewicz. Michał Walentukiewicz, CM. No okej, okay, grają te takie gambity wołżańskie. I tutaj skoczek ląduje. Na C4. O, taki ruch. Jak tu zagram?
Tu zagram, tu zbiję, tu zbiję. Nie no, to się trzyma, co ja w ogóle gadam. Tutaj się ładuje. Wybijmy to. Tak, ja widzę, że tu skoczek jest takie bicie. To widzę, ale mam wtrącenie na C6. Tutaj wieża może gońca rąbnąć po prostu. Okej. Myślę, że łapiemy jakość, co? Nie no, jeszcze wieża A4 jest. Istnieje taki ruch. Dobry wieczór, Regrix. I tutaj zagramy. Tu leci pion. Teoretycznie. Jakiś przełom może, zobaczymy. Tego piona chciałbym utrzymać, a właśnie, tak mogę zagrać. Dzięki temu go utrzymam. Ciekawe zagranie, ale to chyba mam tutaj taki ruch. A zaraz, a zbić nie mogę? Mogę to zbić. Grać końcówkę. Chyba mogę spróbować grać końcówkę z pionem więcej. On końcówki nie chce. Wracamy grzecznie, bronimy. Dobra, stabilizacja pozycji. Goniec na A5 jest możliwy, hetman D7. Oczywiście na króla trzeba bardzo uważać, żeby nie było kontry żadnej. Mam taki ruch z tempem. Jak hetman F4, to też mam ruch G3. Czy hetman D6 jest możliwe? Czy ta końcówka będzie wygrana? To jest ciekawe. No właśnie. No to jest bardzo ciekawe, czy wymieniać hetmany, czy nie. Nie, no nie wymienimy. Zagramy sobie tak, z taką opcją. Chociaż może hetman E5 było lepsze. Potem pionek tutaj dochodził. Tak. Tak, niech będzie. Pionek idzie do góry. Idziemy. Ok. Chyba tego skoczka trzeba wziąć. Na pewno trzeba go wziąć. No i teraz tak. Oczywiście ten pionek ucieka, ale to mamy taki ruch. Nie, jak tu można wygrać? Czekajcie, hetman chyba kontry nie ma żadnej. Królem. Oczywiście goniec broni na D1, tutaj się wszystko trzyma. Teraz chcę zagrać tutaj hetmanem. Ewentualnie jak się goniec ruszy, to tam wymienimy z szachem.
No, para gońców, tak. A tutaj w pewnym momencie właśnie wymiana jest dobra. No i co? No właśnie, dorabiam hetmana, przeciwnik poddał. No dobrze, mamy 5,5, jest dobrze. Jest dobrze, słuchajcie. No, i czekamy na rundę kolejną. Dzięki serdeczne za punkty. No Andrzej, ty to jesteś po prostu święty Mikołaj, ja tak powiem. Dzięki bardzo. Tutaj powiem szczerze, partie dwie wyszły w miarę łatwe. Łatwo w miarę wyszło. Już tak patrząc na końcu, na wszystko. O, witam cię Dariuszu. Witam cię serdecznie. Tak, też mi się ta partia podobała. Taka w miarę gładko, wszystko pod kontrolą. Przeciwnik stracił pionka i po zabawie. Jadę Ita. A jak oceniam grę? Trochę szybko grał. No, Michał słynął z tego, że lubił grać blice. Słynie z tego, że lubi grać blice. No, kiedyś też pamiętam, jak był młodszy, to te blice trzaskał cały czas. No, trochę za szybko, no tak wariacko, że tak powiem. Może nie wiem. No, zawsze ciężko jest ocenić. To nie jest takie proste. No, po prostu, no. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wybaczcie, nie wiem, co mam powiedzieć więcej na ten temat. Kiedyś nazbierasz punktów na partyjkę ze mną? Ja myślę, że nawet nie trzeba zbierać punktów. Słuchajcie, kiedyś zrobię streama, żeby z wami pograć jako z widzami i tych partii trochę rozegrać, powiedzmy 5 minut plus 1 czy coś takiego. Zobaczymy, ale to ja muszę po prostu znaleźć trochę czasu na to, ale też wcześniej ogłoszę. Nic nam nie umknie, damy radę na pewno. Do wykonania mamy turniej, prawdopodobnie w weekend, pierwszy weekend lutego, a później może jakaś gra z widzami właśnie. No jest kwestia właśnie kiedy, co i jak. Zorganizujemy na pewno. Także Andrzeju, będziesz pierwszym, który tutaj ze mną zagra, mam nadzieję. Magic w buleta? Nie, ja dziękuję. Ja w buleta to ja nie grywam, staram się już unikać. Bulet trochę niszczy szachy. Znaczy, mówię teraz tak, bo może gram słabiej bulety, ale. No nie, no nie bulety, nie. To nie mój klimat już, że tak powiem. Na fory może być? No, zobaczymy. Zobaczymy, nie myślałem o tym, Dunik. Szachy ogrodowe w parku przy herbatce. Możemy też zagrać w szachy, słuchajcie, morsując. To też jest dobry pomysł. Jak ktoś morsuje, zapraszam do Olsztyna. Jak ktoś, no nawet, no bo tak po prostu. Głównie w niedzielę morsuje około 10-11, więc jak ktoś ma chęć pyknąć sobie fotkę, to czemu nie? No czemu nie, słuchajcie. Wszystko dla ludzi. No ale musimy zagrać tam przynajmniej nie partię błyskawiczną czy buletową, tylko jakąś taką trochę dłuższą partię, więc zobaczymy, kto będzie, kto dłużej wytrzyma w wodzie po prostu. Tak, na Łukielu, tak, na Łukielu się kąpiemy. Okej, powoli kończą się wszystkie rundy i została nam ostatnia do rozegrania, jakże ważna, runda numer 11. Przypominam, że mamy 5,5 punkta, więc 50% wykonane. Jak na taki turniej to jest, myślę, że całkiem dobry wynik, ale nam jest wiecznie mało, nie? Próbujemy dalej. Końcówka w śpiworach? Nie. Absolutnie. Tak jest, Pulchny. Fota i ubieramy się, oczywiście. O, Minzort, no tak, piękne miejsce, to prawda. Olsztyn w ogóle jest pięknym miejscem do mieszkania. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Mistrz Fide. Fluke, 1-1-8-0. Fluke, czyta się Fluke czy Fluki? Fluke chyba. D4, o, D4 dzisiaj jeszcze nie było. Może zagramy sobie. Co? To D5.
Goń F4, tutaj. Okej. Nie no, grajmy ludzkie szachy. F3 pewnie będzie. Nie no, tutaj wymieniać trzeba. No i co to za poza? Chyba spoko. Taki karokan trochę wyszedł. O, dobra, niech będzie goniec C7. Trochę mi się nie podoba, bo jest zbyt taka prosta poza. No ale spróbujemy F5, tak, G6. Przeciwnika jakoś tutaj męczyć. No, chcę zagrać D5. Dobra, zagrałem, że A8 trzeba tak grać. Raczej. Z powrotem, ok. Tak, nie puszczamy go. Ojej, piona podstawiłem. O, to będzie ciężko. Muszę tak pilnować tutaj. Usunięcia tak się przestać. No, pion to już jest dużo. Czysty pion to jest niestety dużo. A, jeszcze tak zagrał. Sprytnie. Poczekajcie, ale może tutaj się bronię, żeby nie wymieniać za dużo. Tutaj wisi. I teraz grozi goniec G7. Ajajaj, goniec G7 grozi i hetman złapany. On musi wrócić skoczkiem. Tutaj wybije, wieża tu. C5. Średnio mi się to podoba, ale chyba będę musiał tak zagrać po prostu, żeby odzyskać piona. A, mam cię! Mam cię, koleżko! Nie mam cię, ale figura zdobyta. Jest figura zdobyta, jest dobrze, za dwa piony. Lepiej nie można było sobie tego wymarzyć. Wymieniamy hetmany. No pewnie nie chcesz. Pewnie nie chcesz, a wezmę jednego piona. Hop! Dobra, no wiadomo, że on idzie na mnie, no. A tu? Hop. Hop. Skoczek D5, tam hetman B3 będzie groziło. Co? Tu? A, tu. Grać tak zachowawczo? Czekajcie, ja wezmę skoczka przecież. Skoczka biorę. Dobra. I teraz zabezpieczyć króla. Co on tam chce zrobić? Słoniaczek. Gramy tak. No i tutaj. Skoczek F8 wyśmienicie stoi. O, tutaj broni przede wszystkim H7 od szacha. Stoi to dobrze. No idziemy tam. Tutaj coś grozi? Nie, tu nic nie grozi. Idziemy F3. Taki ruch F3 to jest na oddanie pionka, na zepsucie struktury, żeby jakiś tutaj złapać też jakieś tam opcje, powiedzmy po takim posunięciu. Już coś tam się pojawia, już przeciwnik ma problem. Nie ma problemu. Widocznie on nie ma. Tak? No bo tutaj piona, czekajcie, czekajcie. Damy szacha, zobaczymy gdzie odejdzie i potem tu, żeby nie podstawił. Hetman D8 jest możliwe. Tutaj wtedy jest szach. I koniec gry. I po królu. Jeszcze wieża D3 ma. Okej, wieża D3 jeszcze jest możliwe. Tu jakiś szach grozi, nie wiem. No wracamy grzecznie. Jest związanie. Jakieś takie opcje. Skoczek F8, jak bardzo dobrze broni króla. Dobra. Właśnie
Powiedzmy tak, z opcją skoczek e6, skoczek f4. O! To już byłoby coś. Co? Bronimy. Hetman e6 oczywiście, skoczek e6. No wieża f4 nie może. Dobra. Tutaj teraz grozi taki ruch. No trzeba grać ostrożnie do samego końca. Tutaj bronimy e5. Właśnie, teraz muszę się jakoś rozwiązać. No zawsze koń f8 z powrotem. Działa dobrze. Tutaj. Skoczek f4 zwiastuje problemy. Tym razem u przeciwnika, miejmy nadzieję. Tak, i hetman e5 chyba wszystko scala tutaj pięknie. Tam grozi szach. Nie mogę jakoś skoczkiem odejść z tempem? Tu? Nie, nie podoba mi się ten ruch. A szacha za darmo mogę zawsze dać tutaj sobie ewentualnie. Tutaj? Co to za ruch? Teraz tak. Tutaj grozi, potem tu grozi. O, już nie grozi. A, teraz mam szacha tu. Jak odejdzie, to gram tak. Wprawdzie on ma jeszcze F4, ale to ja wtedy. A, dobra. Mamy go. No i jest zwycięstwo. 6,5 punktu. No, chyba nieźle, słuchajcie. Chyba nieźle. Oj, dzięki serdeczne. Słuchajcie, no. W miarę dobrze, w miarę. Jestem zadowolony. Przede wszystkim z partii, także spoko.